Cześć, z tej strony Michał Kanclerz, witam Was ponownie na kanale Trener TV i dzisiaj skupimy się na hantlach. Konkretnie na hantlach, bo niejednokrotnie pytaliście o to, jak na przykład wykorzystać właśnie hantle, jeżeli się trenuje na przykład w domu, nie ma się do dyspozycji innego sprzętu, dlatego też dzisiaj postawimy właśnie na to, żeby wykonać ćwiczenia na każdą grupę mięśniową, postawić na precyzję ruchu, żeby wykrzesać z tego czegoś jak najwięcej. Hantle, jak być może pamiętacie z filmu, w którym porównywałem je ze sztangą, być może mniej zaangażują nasze mięśnie z uwagi na mniejszy ciężar netto, który wykorzystamy, jednak mogą to zrekompensować w typowych treningach sylwetkowych, chociażby większym zakresem ruchu, który dzięki nim wykonamy. Zacznijmy od wiosłowania z hantlami w opadzie tułowia. Dysponując niewielkim ciężarem, naszym głównym narzędziem będzie głęboki opad tułowia oraz wydłużenie dźwigni do maksimum, rezygnując z kuszącego nas zgięcia w stawie łokciowym na rzecz większej pracy w stawie ramiennym. Podczas gdy brzuch przestaje być dla nas przeszkodą, jak to miało miejsce w wykorzystaniu sztangi, możemy prowadzić jeszcze bardziej hantle w kierunku biodra. Na nogi śmiało możemy wykorzystać przysiad. Przysiad typu goblet, gdzie charakterystycznie utrzymujemy ciężar tak, jakbyśmy trzymali kielich z winem, którego nie chcielibyśmy rozlać. I więc staramy się wykonać ruch w miarę pionowo, czyli to jest główne przeciwieństwo między chociażby martwym ciągiem, że w przysiadach wykonujemy pracę w trajektorii zbliżonej do pionowej, jeżeli chcemy tym mocniej zaangażować chociażby mięsień czworogłowy uda. Pozostałe zasady doskonale znacie. Sztywny grzbiet, kolana do zewnątrz, stopa przez cały ruch ma kontakt z podłogą. Gdy jednak nasze ciężary, którymi dysponujemy, są dosyć małe, śmiało możemy postawić na przysiad bułgarski, zmuszający asymetrycznie ciało do pracy. Tutaj z kolei jako wariant jeszcze trudniejszy możemy wybrać umieszczenie ciężarków trochę wyżej, jednak tu musimy dalej zwracać uwagę na to, żeby nasze krzywizny kręgosłupa pozostały w naturalnej pozycji, żeby się nadmiernie nie garbić lub, co częściej się zdarza, nie pogłębiać zgięcia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, uzyskując niebezpieczną, nieoptymalną pozycję. Na mięśnie pośladkowe i kulszowo-goleniowe wybierzemy martwy ciąg rumuński z powolną fazą ekscentryczną, czyli powolnym opuszczaniem. Ćwiczenie to nie tylko wzmocni mięśnie, ale poprawi opad tułowia, o którym wspominałem w pierwszym ćwiczeniu na plecy. Przede wszystkim unikamy głupkowatego wariantu, który jest dosyć rozpowszechniony w internecie, w którym to zamiast wykonać poprawnie ruch wyciągając biodro ku tyłowi, co jest miarą poprawności tego ćwiczenia, niektórzy koncentrują się, żeby hantle ich prowadziły i zginają się po prostu za tymi hantlami i kręgosłup wyginają w pozycję po raz kolejny niebezpieczną. Przechodząc do klatki, zanim się rzucimy na rozpiętki, proponowałbym znane wszystkim pompki. Jednak dzięki hantlom, które prowokują do dłuższego zakresu ruchu, wybrałbym właśnie ten utrudniony wariant. Łokieć, jak to bywa w pompkach, nad linią nadgarstka, tułów wyraźnie wędruje ku przodowi, zmuszając do zaangażowania poprawnej trajektorii większość mięśni, a pompki możemy w łatwy sposób zepsuć, czy też chociażby narazić się na problemy związane ze stawem ramiennym, gdy będziemy się garbić w górnym odcinku naszego kręgosłupa, gdy będziemy zbliżać nasze ramiona właśnie do uszu. Pompki uzupełniamy wspomnianymi przed chwilą rozpiętkami. Jeżeli nie macie stosownej ławki w domu, być może nie macie, z dużym prawdopodobieństwem nie macie, jeżeli interesuje Was właśnie forma treningowa tego typu, no to wybierzcie po prostu pozycję na podłodze, decydując się na taki szczególny wariant rozpiętek, w których to raz na jakiś czas kontrolujecie ruch poprzez stosowne zatrzymanie. Tym samym upewniacie się, że pracuje klatka, a nie wszystkie inne mięśnie, które pracować by mogły. Po zapoznaniu się z ruchem rozpiętek możemy wrócić do mięśni grzbietu, żeby tym razem wznosić precyzyjnie hantle i zaangażować mięsień czworoboczny, odpowiedzialny za postawę w odcinku piersiowym kręgosłupa. Łopatki w tym ćwiczeniu, jak i w wielu innych, prowadzimy ku sobie i lekko ku dołowi. Wtedy też wznosimy ciężarki, gdy upewniliśmy się, że łopatki są już w swojej pozycji, do której miały dotrzeć. Analogiczną pozycję wykorzystujemy, wznosząc ramiona do boku, jako pozycję wyjściową oczywiście, bo w trakcie ruchu dbamy o przeniesienie ramion jak najdalej do boku, przy mimo wszystko lekkim zgięciu w stawie łokciowym. Bicepsy i tricepsy możemy przetrenować naprzemiennie w serii łączonej. Przy niedostatnim obciążeniu możemy postawić na następującą strategię. Utrzymując hantle złapane w chwycie neutralnym jako pozycję wyjściową, przemieszczamy ramiona lekko ku przodowi, następnie prowadząc je ku górze, zatrzymujemy je w połowie ruchu,
powtarzamy ten zamysł również podczas opuszczania. Z kolei na triceps staramy się przemieścić hantlę nad głowę, żeby za moment po wyraźnym zrotowaniu łokci do środka w kierunku głowy zacząć uginanie. Ruch wzbogacamy dodatkowym przyruchem w stawie ramiennym, który będzie możliwy wyłącznie, gdy będziemy wyprostowani w odcinku piersiowym. Tułów delikatnie możemy przemieścić ku przodowi, co też właśnie w dużym stopniu zaangażuje głowę długą tricepsa. Brzuch z hantlami to z kolei klasyczne ćwiczenia z wykorzystaniem dodatkowego obciążenia. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę. Tymczasem w opisie filmu możecie znaleźć m.in. rozpiskę, zestaw ćwiczeń, który był prezentowany dzisiaj, ubrany w konkretny zakres serii i powtórzeń, który możecie śmiało na przykład realizować w domu, jeżeli właśnie dysponujecie chociażby hantlami. Znajdziecie tam m.in. link do grupy, na której to właśnie ten plan będzie umieszczony w formie takiego zdjęcia czy też PDF-u. Jeszcze to wykombinuję. Znajdziecie też zniżkę na suplementy w sklepie Prozis Trener TV. Na to hasło dostajecie 10% zniżki. Do zobaczenia dzisiaj na live o godzinie 20:00, nowa godzina od paru tygodni. Będziemy tam z Pauliną odpowiadać na żywo na Wasze pytania. Do zobaczenia. Cześć.